Apelem z udziałem pocztów sztandarowych oraz gości honorowych rozpoczęły się obchody święta patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Uroczystości organizowane są w lutym w rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego, od kilkudziesięciu lat patronującego zambrowskiej czwórce. Do hymnu państwowego. Święto patrona szkoły jest okazją do podsumowania rocznej pracy uczniów i nauczycieli. W tym półroczu, które już się zakończyło pierwszym, udało się w szkole dokonać rzeczy, do których szykowaliśmy się od dłuższego czasu. Mam tu na myśli przede wszystkim zakończenie termomodernizacji budynku. Dzięki wsparciu miasta otrzymaliśmy ponad 100 tysięcy złotych na wyposażenie nowych pracowni. Uczestniczyliśmy w programie Aktywna Tablica, dzięki czemu wyposażyliśmy 3 klasy sprzęt multimedialny. Natomiast zakończyliśmy też proces uzupełniania księgozbioru szkolnego, wykorzystując też państwowe fundusze z Narodowego Programu Czytelnictwa. Jeżeli chodzi o wyniki nauczania, tak jak powiedziałem, jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy laureatów konkursów przedmiotowych, wojewódzkich konkursów przedmiotowych, mamy sukces w dziedzinie programów międzynarodowych. Szkoła jest liderem e-twinningu nie tylko w województwie, ale i w Polsce i tutaj się nic nie zmieniło. Nasze dwa projekty, jeden realizowany w ramach Erasmusa Plusa, projekt ELF i drugi projekt Green Mission, uzyskały krajowe i europejskie odznaki jakości. Zostały też wyróżnione w konkursach międzynarodowych, uzyskały tytuły laureatów tych konkursów międzynarodowych. W tym roku zaczynamy trzeci projekt, też robiony w ramach programu e-twinning. Czwórka przygotowuje się do nowego roku szkolnego, kiedy grono uczniów powiększy się o kolejne 100 osób. Kolejny rok jest dla nas następnym wyzwaniem, bo nie ukrywam, że dzisiaj do szkoły uczęszcza 783 uczniów na dzień dzisiejszy. W przyszłym roku możemy się spodziewać zwiększenia tej liczby o około 100-120 osób. Trudno nam powiedzieć, jak będzie wyglądała rekrutacja. Serdecznie zapraszamy do szkoły ludzi spoza naszego obwodu. Czyli dojdziemy do liczby około 900 osób. To będzie pewnym utrudnieniem lokalowym, stąd zapotrzebowanie na pracownię, stąd pewnie wydłużenie też trochę czasu pracy, ale damy sobie z tym radę. Do tradycji szkoły należy organizowanie konkursów recytatorskich poezji Władysława Broniewskiego. W czasie święta szkoły ogłoszone zostały wyniki i wręczone nagrody 25. edycji konkursu. Nagrody laureatom wręczyli burmistrz Kazimierz Dąbrowski i Ryszard Świderski, dyrektor szkoły. Organizacja konkursów to jeden z przykładów bogatej oferty edukacyjnej szkoły. Nasza szkoła bierze udział w licznych konkursach recytatorskich, jak i przedmiotowych. Na przykład ja jestem laureatką konkursu recytatorskiego poezji Władysława Broniewskiego. Biorę też w innych udział w konkursach, na przykład teraz się dostałam na etap rejonowy z konkursu informatycznego. Też chodzę na chór, z którego wyjeżdżamy na różne festiwale, konkursy. Ogólnie bardzo interesuję się śpiewem. Lubię też ogólnie matematykę i przedmioty ścisłe. W naszej szkole jest wiele dodatkowych kółek, zainteresowań, między innymi kółko kolarskie, chór szkolny, zajęcia plastyczne, jak i sekcje różne sportowe, SKS, sekcja piłkarska, piłki ręcznej i piłki nożnej. Jest również wiele kółek przedmiotowych, takich jak kółko matematyczne, kółko przyrodnicze, klub młodego odkrywcy Exodus, w którym też bierzemy udział, jesteśmy jego uczestniczkami, kółko historyczne, kółko języka angielskiego. Nauczyciele bardzo dużo poświęcają nam czasu. I dzięki temu też nasza szkoła ma wiele osiągnięć, na przykład w konkursach przedmiotowych, wojewódzkich, jak i w konkursach recytatorskich, plastycznych, muzycznych, w
czym się da. Dzisiaj obchodzimy święto patrona szkoły i przedstawiamy kawiarnię literacką z lat 50., 40. i jesteśmy w strojach, w jakim dawniej chodziły panie, żeby odwzorować jak najlepiej tamte czasy. Uroczystość była okazją do wręczenia pamiątkowej statuetki przyjaciela szkoły, którą w tym roku otrzymał Leszek Gregorek, właściciel centrum handlowego. W czasie spotkania uczniowie wystąpili w programie artystycznym nawiązującym do twórczości Władysława Broniewskiego. Wszyscy zostali zaproszeni do kawiarni literackiej, w której bywał poeta. Niedzielę daj mi. Ostatnia niedziela. Dzisiaj się
Święto patrona zakończyła pieśń szkoły.